do tego czasu wyliczał 25 sekund. Każdy, a przed Państwem pan Paweł Górczyca i Radosław Sobociński. Wielkie brawa! Panie Paweł, trzymamy kciuki. Z uśmiechem na twarzy pan Paweł zbywa do linii startu, gdzie po te kumulki załączył czas. W razie, gdy spożywanie sprzętu mówił elektroniczny, sprzętu mówił posłuszeństwa, jest jeszcze czas rezerwowy, żeby grać się z hotelem, bo w praktyce różnie bywa. Po prostu spadek napięcia, może się zawsze wydarzyć. A tymczasem mamy błota w przeszkodzie numer 3. Jak widzą Państwo, ostra jazda, tu mamy kurzu. Może dobrze, że grało troszkę zgorszyło, przynajmniej się tak nie kurzy. Dwa błędy na przeszkodzie wodnej. Numerem 4. Troszkę nam się konie przygotowały między brzuskami. Ale proszę Państwa, jednak uwolniący tutaj duży wpływ ma na swoje koniki i bardzo szybko jest przekonał do dalszej jazdy. I błąd mamy na troszkach. Kolejny 5 sekund. I kolejna przeszkoda numer 8. Dziewiątka. Drugi błąd. Teraz wielki pas Luzaka, udało się dziesiątkę przejechać bezbłędnie. Jedenastkę również. Na przeszkodzie wodę jeden błąd. Jeszcze jeden. Kolejny błąd. Jeszcze proszę Państwa, dwie przeszkody przed nami. No, przedostatnia. Węgłego. Tutaj teraz pan mapę trochę pogubił. I nawet 2 minuty 33 sekundy.